Jak podaje Interia, w Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z żłobków. 15-miesięczny chłopiec nagle stracił przytomność i pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej na miejscu i w szpitalu, zmarł. Krakowska policja otrzymała zgłoszenie 13 listopada tuż po godzinie 12. Na miejsce natychmiast przyjechało pogotowie, jednak życia dziecka nie udało się uratować. Sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności śmierci dziecka. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną zgonu była choroba, prawdopodobnie zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie płuc. Wykluczono uraz fizyczny i zadławienie. Aby ostatecznie potwierdzić przyczynę śmierci, konieczne są dalsze badania. Nie wiadomo, czy rodzice dziecka wiedzieli o chorobie. Chłopiec uczęszczał do żłobka dopiero drugi dzień. Policja ze względu na dobro rodziny nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.